Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Demundias i zapraszam na drugi film z gry Code Vein. Moi drodzy, od tego momentu rozpoczynamy rozgrywkę na ślepo, więc myślę, że ten materiał będzie jeszcze ciekawszy niż poprzedni. Dajcie też proszę znać, czy macie ochotę na to, żeby zobaczyć pełnoprawną serię Zagrajmy w Code Vein na moim kanale. Jeśli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny, a także napiszcie w komentarzach poniżej, czy interesuje was zobaczenie pełnoprawnej serii z tej gry, czy być może po prostu kończymy na dwóch takich materiałach poglądowych. Więc po tym drugim odcinku będzie oczywiście już decyzja, czy robimy serię, czy też nie. Myślę, że może tym razem zamiast levelować, to zakupiłbym sobie jakąś nową dodatkową umiejętność. Więc chodźmy tutaj. No i korzystam na razie z tego kodu wojownika, więc może tutaj sobie po prostu wykupię coś innego. Może byśmy zwiększyli maksymalny poziom zdrowia. Chociaż nie, dobra, to jest tylko ten, to jest mój wymaksowany już skill. Tu są te dwa nowe, których możemy się nauczyć, czyli możemy obniżyć ilość staminy, jaką zabiera nam skupienie, albo może ochrona w okolicy, znaczy na, ochrona nas oraz naszego partnera. Myślę, że obniżenie tego kosztu staminy to byłby całkiem fajny pomysł. Także ten dar sobie wybiorę. Będziemy musieli jeszcze jego potencjał zwiększyć, po prostu korzystając z niego, żeby go rozwinąć jeszcze bardziej. No i reszta to myślę, że będzie po prostu na trzeci poziom, tak? Że to będzie lepsza inwestycja niż po prostu kupowanie samych darów. Więc tak, nic więcej tutaj nie będę już robić. Jedyne co, to ustawię sobie ten nowy dar. Który... Aha, dobra, bo on chyba będzie działał jako pasywna umiejętność po prostu. W ten sposób, dobra. To nie jest czasowe, tylko działa jako pasywka, z tego co rozumiem. Doskonale. W takim razie chodźmy w końcu w nieznane, w tym zniszczonym mieście, a w zasadzie w podziemiach zniszczonego miasta. I zobaczmy, co tutaj na mnie jeszcze będzie czekało. Sobie lekko gry ściszyłem tylko, bo trochę mi się coś zgłośniło. Czy ty mnie zauważysz? Tutaj mamy kogoś, kto nie żyje. Witamy pana. Ej, to jest chyba sojusznik jakiś. Mamy go na mapie zaznaczonego nawet. Tak. Nieznajomy. I'm on my own at the moment too. I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? At least until we're through here? Don't worry. I'm not gonna stab you in the back. Asma and the Lost here are enough trouble as it is. Czy chcemy współpracować razem z nim? Nie wbije nam noża w plecy, tak? Już choroba, która tutaj już i tak jest, tych choroba straconych tak naprawdę, jest już wystarczającym problemem. Myślę, że możemy skorzystać z tego, być może wyniknie z tego coś ciekawego, być może będzie jakiś wątek fabularny też, bo nie wiem, jak to właśnie w Code Vein wygląda, więc myślę, że fajnie byłoby to po prostu sprawdzić i przekonać się. Czy być może rezygnując z jego pomocy, byśmy czegoś nie stracili? Proszę bardzo, nieznajomy dołącza do mojej drużyny. Okej. Zobaczymy sobie najpierw, co mamy na dole, zanim się wbije tam wyżej. Pytanie, czy to była jakaś inna ścieżka? Nie, to nie była inna ścieżka. To była tylko taka... O nie, nie to chciałem zrobić. To była tylko taka górka. A nie, myślę, że była tylko taka górka ze skarbem, a się okazuje, że jednak mamy jakieś, moi drodzy, przejście. Kurde. Tam jest jakiś monstrum. A, okej. Cóż za trzy niespodzianki po prostu, dobra. Bardzo fajnie są stworzone te lokacje. Kurde, widzę, że trzeba naprawdę kombinować. Moglibyśmy tamtędy sobie przejść. Ewentualnie... Tak, no widać, że to jest jakaś zasadzka, ewidentnie. I... O nie, 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 nie patrzcie tutaj, proszę cię. Bydlaku. Mam nadzieję, że mojego partnera nie zauważy. Nie! Nie rób tego! On mnie wzmocnił tylko, dobra. O Jezu! 687! To mi się podobało! To mi się naprawdę podobało! Jaka muzyka nastrojowa. Czy mamy tutaj... Tak, mamy tutaj... zagrożenie. On mnie chyba zaraz zauważy nawet.
Czy on mnie już zauważył i tak sobie spokojnie idzie? Nie. Okej. No, tego to się chyba nie spodziewał, że sobie ustawię bagnet. Dziwne, że ten nie usłyszał, co tu się wydarzyło właśnie w tym momencie z jego sojusznikiem. Boję się tego, że to bydle, które jest na dole, mnie zaraz zauważy. Jak temu wejdę na plecy i tutaj do mnie przyjdzie. Jest egzekucja. No, usłyszał. No to mam przerąbane! Co to miało być w ogóle? O-o. Ten jeszcze tu jest w ogóle. Jaka muzyka. O-o. Już ci pomożemy. Tylko sobie wzmocnię obrażenia. O kurde. No, powiem szczerze, było gorąco. Połowę apteczek straciłem, czyli aż dwie. Ło! I pomyślę, że to chyba nawet nie jest jakiś mini boss, tylko po prostu mocniejszy typ przeciwnika. Boję się na samą myśl, jaki może to być boss w tej grze, wiecie? Tak, chcę zobaczyć, co jest na górze. Czy bym czegoś tutaj nie przeoczył? Można wchodzić szybciej? Można! Okej. Okay. Wręcz ona wskakuje po tej drabinie, jeżeli chcemy przyspieszyć. Ciekawa opcja. Zaraz, bo to jest jeszcze inne miejsce. Okej, okay, zobaczmy w takim razie. Standardowo krew, aby przywrócić ten obszar do życia. Czy to będzie nasza kapliczka jakaś, czy być może to był cel naszej podróży sam w sobie od razu? To był cel naszej podróży, moi drodzy. Blood Spring. Could that really be? Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy on tego nie widział już wcześniej. Dla nas to akurat nie jest żadną nowością. Krwawa. I mamy kapliczkę. Kapliczkę. Korzeń. Natomiast nie chcę tutaj jeszcze, moi drodzy, siadać i regenerować się. Swoją drogą mam już też uzbierane tyle doświadczenia, że... Tak, że mogę awansować, ale nie chcę, żeby mi się wszyscy przeciwnicy zrespili, szczególnie ten wielki. Nie była to przyjemna walka. I chciałbym tutaj się jeszcze rozejrzeć, ponieważ, no właśnie, tam mamy, moi drodzy, jakiś skarb jeszcze do podniesienia. No i fajnie byłoby go jednak zdobyć, nie? Spróbujmy się tam jakoś dostać jeszcze. Okej. Dobrze zużyte narzędzie. No nie wiem, czy to jest faktycznie bardzo wartościowe, tak jak mój tutaj towarzysz, mój nieznajomy mi doradza. Czy to są jakieś randomowe teksty, czy być może to jest tylko nazwa taka nieco wprowadzająca w błąd i faktycznie jest to przedmiot bardzo... wartościowy. No i tu była nasza poprzednia kapliczka, tak to sobie nazywajmy. Więc faktycznie, no, daleko one jakoś nie są rozstawione. Być może po prostu miałem tutaj szczęście, być może to w tej lokacji tak wygląda, być może w Cold Vein one po prostu są bardzo, bardzo blisko siebie, dlatego że te walki są dość wymagające i kosztowne. Bo jeden błąd, widzicie, zabiera mi połowę życia w przypadku tego większego przeciwnika. Dobra, myślę, że nie ma sensu już tutaj też błądzić, bo no, chyba już nic więcej na mnie tutaj do odkrycia nie czeka. Także mogę z czystym sumieniem pójść sobie tutaj. No i oczywiście odpocząć. Chodźmy. Ciekawe, co się z nim stanie. Czy to go jakoś nie odeślę? Zobaczmy. Ja nie spodziewałem się cutscenki w tym momencie. Aha, dobra, to nie była cutscenka. Po prostu gra się musiała doładować. Więc... Niech będzie poziom po prostu. Czwarty poziom. Okej. Okay. O czym chciałeś powiedzieć?
Kurde. Niedokończony wątek. Najgorzej na świecie po prostu. Kurczę, ale ciekawe, czy my w ogóle wyjdziemy do tych naszych w końcu. Czy my do tej pani, która nas uratowała. Nigdy nie cofniemy się, albo przez bardzo długi czas w grze będziemy tam powracali. A to jest właśnie dość taka ciekawa uwaga, jaką ten nieznajomy przedstawił, że no jest strasznie dziwne i nietypowe zobaczyć jaskinię, która łączy się z budynkiem, nie? To jest faktycznie nowość. Queenslayer Blade. Ja mam chyba dokładnie identyczną broń już. Queenslayer Blade. Albo miałem identyczną broń, bo przecież kojarzę tę nazwę. A, ona była związana chyba z innym kodem krwi po prostu. Porównajmy sobie na przykład do tego. Waga jest o 20 mniejsza, no ale obrażenia też niższe są. Mobilność normalna. To też ma normalną mobilność, nie jest to szybkie. Dobra, zostajemy na razie z tym toporem, który mam. Przyjemnie mi się tym gra, muszę przyznać. Ale postaram się zmienić ten ekwipunek. Jeżeli oczywiście bylibyście zainteresowani tą serią, bo no jeszcze nie wiem, jakie tam są wasze wrażenia po poprzednim odcinku. Co? 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 Skąd? Dzięki za uratowanie mi życia! Boże, wyobraźcie sobie... O-o. No, wiszę ci przysługę w takim razie. Wyobraźcie sobie, że grałbym teraz bez niego, ale by mi kurde na plec to wyszło. Drain Activator i Venom Cartridge. Dobra. Chodź to. Jak on to robi w ogóle? Ej, spokojnie. Co mi się odpaliło tutaj? Dobra, nie są to zablokowane drzwi. Nie musimy wracać przez tą jaskinię znowu. Którą swoją drogą mamy zaraz za tą ścianą. Tak przynajmniej nam mapka sugeruje. Uuu. Czyżbyśmy mieli wyjść na powierzchnię za moment? Icor Concentrate. Tam ktoś jest. Kurczę, ja nie zużyłem tych przedmiotów jednorazowych wszystkich przy tej kapliczce poprzedniej. Musiałbym to zrobić. Podejrzewam, że tam nawet jeden poziom mogę mieć zmagazynowany w swoim inwentarzu już od jakiegoś czasu. Nie ma nikogo za drzwiami tym razem. Ktoś jest na plecach. Znowu ten bydlak? Jak to jest możliwe? This lake was formed from a hole created by a thorn of judgment. Pick up something we can use? Together until oblivion. Kurde. Trochę tam wrogów widzę, że czeka na mnie. Podejrzewam, że będziemy musieli zeskoczyć. Oni w ogóle wyglądają jak jacyś, nie wiem, z daleka łowcy z Bloodborne'a. Patrzcie, mamy kolejnego. I pająki chyba? Czy to jest ten szlam, który był wcześniej? Podprowadzę go sobie. Aha. To podprowadziłem. No chodź tu! Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. A ten jak tylko tak wzruszył ramionami. Okej, widzę, że ona sobie chyba sama już poradzi. Nie, to są po prostu gluty. No miałem w sobie coś tam powbijane, myślałem, że to są odnóże jakieś pajęcze. O, Lost Shard, a propos używania przedmiotów jednorazowych, które gromadzę w ekwipunku od dłuższego czasu. Jak on tam wlazł, kurde? Z dachu jakoś? Znaczy przez sufit jakoś wpadł? Tutaj coś mamy. Awake. No, było całkiem dobrze ukryte, muszę przyznać. Jezu, ale mamy tutaj tyle, drodzy, możliwości teraz, jeżeli chodzi o dalszą eksplorację, że ja nawet nie wiem, czy poważnie nie powinienem gdzieś tutaj zeskoczyć sobie. A weźcie pod uwagę też to, że okej, tutaj możemy pójść na górę. Możemy zeskoczyć sobie. No tutaj może nie, ale podejrzewam, że tu ja bym doskoczył bez problemu. Bo. Tylko, że to jest chyba miejsce, w którym byliśmy, bo skrzynia jest otwarta.
I mapka jest odkryta, więc chyba by mi się tak nie zrobiło to. Aha, dobra, myślałem, że ta klatka schodowa nas zaprowadzi jeszcze gdzieś wyżej. A tu widzę, że jest wszystko zablokowane, okej. Dlatego ją sobie zostawiłem tak na później nawet, bo mówię, okej, tamto piętro sprawdzimy później, chodźmy po kolei. Czyli chyba się wszystko sprowadza mimo wszystko do jednej ścieżki. Miałem takie poczucie, że mamy trzy różne alternatywy. Także mój błąd. Coś tu mamy. Możemy oczyścić korzeń. Zróbmy to. Świetnie. I otoczenie zostało odkryte. Mamy mapkę. Fantastycznie. Nie, chyba nie. Ale moi drodzy, wreszcie wychodzimy na powierzchnię. Na to wychodzi. Po długim czasie w jaskini i w podziemiach. Kurczę, zapowiada się, że te lokacje mogą być naprawdę fajnie zróżnicowane. Nie spodziewałem się, że w środku miasta będzie jakieś... jakaś eksploracja jaskini, kurde. Jakieś takie podziemia. O-o. Czyżby boss? Ej, to może być naprawdę boss. Once someone is lost, they can never come back. Cast aside your doubt. O kurde. A może jednak nie? Nie, jednak tak. Olivier Collins, moi drodzy. Mamy chyba, mogę śmiało powiedzieć, naszego pierwszego bossa w Code Vein. Czekaj, czy zmieni jakąś tą swoją formę. A na razie nie różni się za bardzo od innych przeciwników. To był mocny atak. Mi staminy zabrakowało. O kurde! No, trochę mi brakowało staminy. Wzmocnienie sobie obrażenia. Ciekawe, czy te efekty się stakują jakoś. Czy jeżeli zwiększę sobie obrażenie, a następnie wykonam jeszcze mocny atak. O, co on robi? Co to jest jakaś transformacja? Ja pierdzielę, to jest Dark Soulsowe teraz. O. Boję się, że mam mnie na jeden strzał. Jezus Maria. Ale mi zobaczcie. Wytrącenie z równowagi nabił niesamowicie. Czy on też korzysta z tych umiejętności? Okej. Staminy jest tak strasznie mało. Ale myślę, że nie ma co stawiać nawet tutaj na blokowanie ataków od tak gigantycznego wroga. Pięknie. Pięknie mnie trafił. Mamy go! Greater Lost Despaired. Okej. Okay. Zdobyto trofeum z Olivier Collins. Już myślałem, że to może będzie jeszcze trzecia faza za chwilę. Chociaż kto wie. Nie wiem, czy tak to wyglądało, ale przyznam szczerze, trochę się podekscytowałem podczas tej walki. She's all right. Plot twist, teraz przyjdzie dopiero prawdziwy boss. By the way, both of you. All revenants must pay a levy. Co? There are no exceptions. A vestige. Best to stay away from those stones. Anyone who touches them is defiled, transformed into the lost. Don't listen to their whispers. Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. Once she's settled down, let's get out of here. Someone has to be sacrificed. Ktoś musi być poświęcony. Widzę, że wszędzie mamy jakiś dym na miarę mgły, skąd chyba nawet, tak, nie wyjdziemy. Rozumiem, że musimy coś z tym kamieniem zrobić. Ale czy my mamy się poświęcić po prostu? Porozmawiaj. Jezu, ale ładnie ta gra wygląda, naprawdę. Zobaczcie na te widoki. To oświetlenie robi robotę. Też słyszymy głos. To jest wszystko, co nam powiesz? I'll keep watch.
go and see if she's all right. Once she's settled, I'll keep watch. Once she's settled down, let's get out of here. Okay. Zbierajmy się stąd, tylko musimy to podnieść chyba, moi drodzy. Co się teraz wydarzy? What are you? Let go! It'll swallow you up. It's all right. You can do it. O co chodzi? Widzicie, kolor oczu się na chwilę zmienił aż. Co się stało teraz? Może jednak druga faza, albo trzecia walki z bossem. Co tu się wyprawia? Gdzieś nas przeniosło. Wow. Ale zmiana otoczenia i ta muzyka. O kurde. Czy to będzie jakieś wspomnienie polegające na walką, na walce? Tak, są jakieś wspomnienia. Taka pustka jakby. Otchłań. Trochę mi się to kojarzy z motywem zaprezentowanym w Dishonored. Tak było mówione. Jestem ciekaw, czy będzie tutaj jakby jakaś walka o to, abyśmy powrócili do żywych niejako, do prawdziwego świata. Koniec gry. Poświęciliśmy się i to tyle. Masakra. Tak to oczywiście był on. Mamy naszego nieznajomego oraz też nieznajomą panią w bieli. This is a memory echo. It's a place where lost recollections still wander. Come, let's move on. If you use that stairway, I believe it should take us back to the world outside this memory. Jeżeli skorzystamy z tych schodów, zdaje się, że opuścimy to miejsce zwane echo. This, it... Czy echem pamięci. Ale oni nie mogą tutaj być. To podejrzewam, że dzieje się tylko w naszej świadomości niejako. Dobra, spróbujmy. Pytanie, czy to nie jest jakaś podpucha? I pytanie, czy powrócimy tak po prostu teraz już? Do siebie? Czy coś jeszcze będziemy musieli tutaj zrobić? Jakoś się wykazać? No myślałem, że będzie tu jakiś motyw na zasadzie, że na końcu będzie jakiś straszny potwór, którego będziemy musieli pokonać, aby móc odzyskać po prostu no, kontrolę nad swoim ciałem i wrócić do nich. What the hell was that? A, jednak też zostali wciągnięci niejako. Okej, tego się nie spodziewałem. No właśnie, ja też nie. We both melted into you. I can't believe this. What a power. Come with me. I know a spot where we can rest. I'm Louis. I'm researching blood beads. Nice to meet you. Cześć, Louis. Czy cokolwiek.
Rdzeń Berserkera. Kot właściciela Olivera Collinsa. Duża siła i wytrzymałość. Ciężkie zbroje. Okej, okay, wypadałoby przetestować ten nowy kot krwi. Ciekawe, jak duże będą różnice pomiędzy nim a kodem wojownika. I czy jakiś kot na przykład posiada umiejętność, która pozwala mi odzyskiwać zdrowie, na przykład poprzez wykonywanie jakichś ciosów kończących wrogów, czy po prostu samą w sobie walkę. Bo myślę, że do takich gry jak Codewain takie coś to by się naprawdę wpasowywało w ten motyw, wiecie, z krwią i generalnie samą rozgrywkę taką bardzo dynamiczną. Jaki widok. Ugly, isn't it? Ej, mamy inne uciuchy i on też. The red mist showed up a short time after the queen was defeated. And when it did, it trapped everyone and everything inside, giving birth to the Society of Revenants ruled by Silva. The Jail of the Mists. As time passed, that was the name people gave to the world inside. The creatures trapped inside the miasma wander in a never-ending cycle of death and rebirth, always searching for blood beads to sustain them. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. The Revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. But ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Dwukrotnie już. Where did you learn to do that? Nie wiemy, czy nie możemy powiedzieć. Anything you do remember? It's unusual, losing so much of your memory. I suppose it was the same for her. Gość jest wytrwały, skoro mówi cały czas do nas, a ani słowem się nie odezwiemy. Kurczę, home base. Czyli, moi drodzy, mamy coś takiego jak bazę wypadową tutaj w Codewainie. Nieźle. Ej, nie spodziewałem się, że aż takie coś tu będzie. Czekaj, to będziemy do każdej lokacji mogli stąd pójść. 3401 punktów mam! Ja pierniczę! Nie zwróciłem absolutnie uwagi na to, ile się uzbierało za Olivera, niestety. Przeciel Louiego. Don't do anything funny. I'll be keeping an eye on you until this talk with Louis settles down. Okay. Niezbyt przyjazny. O, tu ktoś był. Nice to meet you. If Louis brought you here, there must be some reason, right? I'm Rin Murasame. I provide the back home support for all the explorers here. It's a pleasure. I've got my own reasons for why I can't go into combat with you, but I'll provide your weaponry and maintain it for you. Anyway, relax and make yourself at home. Okej. Okay. Czy już wiemy, że to jest zbrojownia? A ty? Revenant that Louis sees so much potential in. I'm Davis. I go around for the provisional government as part of the investigation into the depths. Just as a warning, try not to stir up any trouble. Jasne. If you do, I won't be able to do my job and, well, you get it, right? Jasne. Nie musisz tłumaczyć. I kogoś tu jeszcze mamy? Mamy tutaj chyba miejsce do odpoczynku. Dokładnie. Ewentualnie miejsce, z którego będziemy mogli się po prostu... Nie, nie możemy się teleportować, okej. Okay. Ewentualnie jest to niemożliwe na tym etapie. Czy tutaj jest coś do podniesienia? Trening. Okej. Okay. Aha, w ten sposób. Można sobie to namierzyć i potestować pewnie różnego rodzaju umiejętności, które niestety i tak są ograniczone maną, powiedzmy sobie. Szkoda, że w trybie treningu nie jest to nieskończone. Dobra.
Kończmy trening. Bardzo fajnie, że jest taka opcja. To się ceni. Tak normalnie nie jesteśmy sobie w stanie tutaj jakąś broni wyciągnąć właśnie po to, żeby po prostu nie pozabijać pewnie wszystkich naszych przyjaciół nowych tutaj. Jeszcze tylko chyba z nią nie rozmawialiśmy. Coco. Has Louis stuck his head into another pot of trouble? Well, it's none of my business really. Anyway, I'm Coco, a merchant by trade. Stop by if you need anything. O, i to mi się podoba. Też wszystko wiemy, co jest mi potrzebne, na szczęście. Sorry, but I'm in the middle of taking inventory. Try me again later if you still need something. Okej, już myślałem, że będziemy mogli jakieś zakupy zrobić. Ej, tu coś jeszcze jest chyba do podniesienia? Play music. A, wolę nie, bo zaraz prawa autorskie mnie zniszczą. It's warm here, isn't it? Aha. Everyone wants to know more about me, but I don't know the answer to any of their questions. All I can remember is that my name is Io. Io. And that my place is by your side. Io. I have no idea what it means. Te bandaże? I was wounded while I was searching for you. I am not a very capable fighter. W mojej stronie? I'm not sure. It was simply decided. One does what must be done. And for me, that is my mission. To stay at your side. No dobrze. Zobaczmy tylko jeszcze, co mamy w tym miejscu może. Bo też chyba coś, jakieś interakcje znajdziemy. Ej, czy my możemy w tym momencie po prostu zmienić wygląd naszej postaci nawet? Pytanie. Tak, możemy absolutnie wszystko, moi drodzy, zmieniać w wyglądzie naszej postaci od tego momentu. Ale jaja. Ciekawe, czy jest to w jakiś sposób ograniczone, czy też nie, ale to jest coś, co mi się naprawdę bardzo podoba. Nie chcę zmieniać kustomizacji postaci. Dziwne jest tylko to trochę w Codvainie, że wybieramy głos bohaterki, czy bohatera, ale jakby ona i tak się nie odzywa, więc to są odgłosy. Bo wiecie, jak wybieramy głos, to ona ma różnego rodzaju kwestie mówione. A sprowadza się do tego, że ten głos słyszymy tylko w momencie, kiedy ktoś nas uderzy. Przynajmniej na razie. Może później zacznie mówić. Season Pass bonus. Alternate Mia. White. Porozmawiaj z... podziemnym magazynie, aby mieć swój Season Pass NPC Alternate Mia White Camp, chyba nie, USA Partner. Okej, będzie można to sprawdzić. I jeszcze jakiś bonus związany z Season Passem Astrea. Nowy kod krwi Astrea z tego magazynu podziemnego. To trzeba będzie się tam gdzieś, moi drodzy, udać. Nie mam pojęcia, gdzie ten magazyn się na razie znajduje. Można się położyć. No jest sporo interakcji w tej bazie, widzę. Naprawdę sporo. Dobra. Co tu się stało z kamerą? Halo. To było dziwne. Tutaj podejrzewam, że będzie ten magazyn. Jezu, jak to się klimat nagle zmienia. Upiorne miejsce. Astrea, jest! Od Mii Karnestein. Balans i stabilność w trakcie walki. Nowe dary przydatne w trakcie eksploracji. Okej. To jest ten. Mniej życia, za to więcej zdrowia. Jeszcze więcej tego Icor, czyli many, można powiedzieć. Niższy poziom trochę balansu, base balance niższy, okej. Zwiększony limit wagi, okej, czyli jednak jest coś takiego, nie wiem, przepraszam, jest mniej, więc trochę słabo, ale jednak jest coś takiego jak limit obciążenia, więc można też sobie rozwijać. Tutaj na przykład Berserk, zobaczcie, limit plus 130. Base mobility slow, to jest normalna, tutaj też jest normalna. Quick to jest Ranger po prostu. I to jest jedyny kod, który posiadamy, gdzie mobilność postaci jest szybka. Ranger może być fajny do walki z bossami, bo ja tam jakoś się mocno... mocno nie... staram blokować tych ataków. Switch partner.
Zmieniliśmy sobie naszego partnera teraz. No dobra, będziemy mogli zobaczyć, jak ona wygląda i ewentualnie to sobie pozmieniamy w późniejszych materiałach i w późniejszych odcinkach z tej serii Zagrajmy. Wy, jeżeli właśnie będziecie mieli ochotę na to, żeby to była seria Zagrajmy. Także, moi drodzy, dawajcie proszę znać w komentarzach poniżej, czy chcecie zobaczyć więcej gry Code Vein na kanale, czy być może to, co już wam pokazałem, to po prostu wystarczy. Ja wam w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeśli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny również za każdy komentarz. Napiszcie swoje wrażenia z gry. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Bądźcie też na bieżąco i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego materiału, czy być może właśnie kolejnych odcinków z serii Zagrajmy w Code Vein, jeśli gra wam się bardzo spodoba. Dzięki raz jeszcze za wasz czas i do zobaczenia. Na razie. Pa, pa.